Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexus. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy sobie o różnych ukrytych questach i ten odcinek znajdziecie w prawym górnym rogu, polecam go zobaczyć. Jeśli chodzi o tamten odcinek, to tam znajdowały się takie questy, które mogły zajmować troszeczkę czasu ze względu na to, że trzeba było dużo podróżować, po prostu szukać tych miejsc i tak dalej. Stąd też padłem na pomysł, że może zrobimy sobie kolejny odcinek o najdłuższych questach znajdujących się w World of Warcraft. I dziś taki testowy pierwszy odcinek, zobaczymy czy format wam się spodoba, gdzie opowiem wam o jednym quest chainie, który był dosyć sławny w Vanilli i mi się, powiem szczerze, bardzo, ale to bardzo podobał. Stąd też zapraszam was do obejrzenia odcinka o questie, który nazywał się The Missing Diplomat. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Jeśli chodzi o moje słuchawki, które używam, są to SteelSeries Arctis 7, które są bezprzewodowe, jestem z nich bardzo zadowolony, ale o nich już mówiłem w innym odcinku. Natomiast jest teraz promocja w sklepie SteelSeries właśnie na słuchawki, gdzie możecie dostać się o wiele taniej. Dodatkowo do każdych słuchawek dostaniecie pokrowiec, do wszystkich myszek Rival 500, 600, 700, 10 powinniście dostać taki bungee, czyli takie coś do podtrzymywania kabla, żeby wam się nie zacinał. Do zamówień powyżej 1000 zł dostaniecie czapkę zimową. No i oczywiście do zamówień powyżej 250 zł wysyłka jest gratis. Stąd też, jeżeli jesteście zainteresowani tymi słuchawkami, z czystym sercem mogę wam je polecić. No i zapraszam do linku, który znajduje się na dole. Quest rozpoczynamy w Stormwind, a dokładnie w katedrze, gdzie zagaduje nas chłopiec szukający podróżników i poszukiwaczy przygód, którzy mogliby pomóc biskupowi Delavey'owi w pewnej delikatnej sprawie. Jeśli zainteresowało nas to zadanie i chcieliśmy dowiedzieć się więcej, ruszaliśmy do zamku w Stormwind. Tam spotykamy się z biskupem i dostajemy więcej informacji o tej tajnej misji. Okazuje się, że jakiś czas temu do Terramor został wysłany dyplomata, który miał mieć spotkanie z Jainą Proudmoore. Niestety, nigdy nie dotarł na miejsce. Co więcej, nie wiemy, co się z nim stało. Podejrzenia padają na bandyckie bractwo Defias, które może mieć coś z tym wspólnego. Lokalni agenci są już zaangażowani w sprawę i przeszukują miasto, ale biskup ma swoje kontakty i chce, byśmy przyjrzeli się tej sprawie jako osoba z zewnątrz. Otrzymujemy namiary na pewnego starego znajomego, który nazywa się Jorgen. Dostajemy list, który mamy mu dostarczyć, a następnie podążać za jego instrukcjami. Znajdujemy go przy Alei Herosów, przy wodzie. Z początku może się wydawać zwykłym gościem, który po prostu łowi sobie ryby, jednak po przeczytaniu listu zaczyna być nieco ostrożniejszy. Informuje nas, że wiemy już zbyt wiele niż powinniśmy i od tej pory wszystko ma być utrzymane w tajemnicy. Dostajemy kolejny list z poleceniem dostarczenia go do niejakiego Elinga Tirasa, zarządcę lokalnego sklepu z serami. Instrukcje są proste. Mamy mu dostarczyć list i nie mówić absolutnie nic. Mamy być mili i czekać na odpowiedź. Pod pewną presją, że sprawa zaczyna być poważniejsza, ruszamy do sklepu, gdzie znajdujemy Elinga, dajemy mu list. Ten zdziwiony niecodzienną przesyłką, przyzwyczajony raczej do skrzyń lub baryłek, nie listów, otwiera go i... Wygląda na to, że Jorgen ma na niego swojego rodzaju haki, gdyż Elling wyklina go i postanawia nam pomóc. Od tej pory ruszy swoje kontakty, natomiast my mamy wykonywać całą bieganinę, by zaoszczędzić jego pieniądze. W ten sposób ruszamy do Darkshire w Duskwood, by poszukać obserwatora Bakusa, który patroluje drogi poza miastem. Mamy powiedzieć mu, że szukamy informacji o aktywności Defiasów dla Elinga i powinien nam pomóc jak tylko może. Gdy w mrocznym lesie odnajdziemy już strażnika, zmienia nieco nastawienie do nas, gdy dowiaduje się, kto nas przysyła. Zapytany o aktywność bandyckiej szajki, mówi, że tu w okolicach zawsze coś się kręci, nawet jeśli starają się nie rzucać w oczy. Natomiast jakby się tak zastanowić, to jednak ostatnio działo się coś dziwnego. Musiało być to parę tygodni temu. Ich agenci zebrali się w stadninie Adli. Przynajmniej tak wynika z raportów. Coś musiało się stać. Więc najlepiej poszukać poszlak tam. Jeśli coś znajdziemy, mamy do niego wrócić. Na tej farmie rzeczywiście znajdujemy grupkę bandytów, którzy mogli być niezłym wyzwaniem, jeśli robiliśmy to dawno temu w Vanilli czy The Burning Crusade. Po pokonaniu ich w domku znajdujemy dokumenty, które zanosimy z powrotem do strażnika Bakusa. Ten z góry założył, iż dokumenty równie dobrze mogą być zwykłą podpuchą, by zbić nas z tropu, jednak spoglądając na materiały przeraził się i stwierdza, że jest to zbyt skomplikowane, by było fałszywe. Od tej pory sprawa staje się o wiele większa niż myśleliśmy.
Bakus stwierdza, że ta sprawa go przerasta. Ba, przerasta nawet Elinga. Mamy udać się do niego, gdyż może on rozszyfruje, co tutaj się dzieje. Strażnik mówi też, aby naprawdę teraz uważać, nikomu o niczym nie mówić. Gdyby tylko się wydało, to mogą ich wszystkich powiesić. Z powrotem w Stormwind, Elling przygląda się dokumentom i są to bardzo ciekawe informacje. Defiasi mają swój pewien plan i najwyraźniej pracują nad nim ciężko, by go zrealizować. W liście znajduje się też pewne imię lub przezwisko Pięść, które brzmi dość znajomo. Sięgając daleko w pamięć, przypomina sobie Dashela Kamienna Pięść. W niektórych kręgach nazywają go Pięść, bo lubi wdawać się w bójki. Znajdziemy go w Starym Mieście i najlepiej pogadać z nim, by dowiedzieć się więcej o sprawie, z której wynika, że jest właśnie zamieszany. Ale trzeba uważać, bo aby go przekonać do rozmowy, trzeba rzecz jasna go jakoś się do tego nakłonić. I rzecz jasna trzeba było go przekonać siłą. Gdy go zaczepiliśmy, rzucił się na nas ze swoimi kolegami i trzeba było go uspokoić. Po krótkiej rozmowie mówi nam, że słyszał o spotkaniu na farmie w Duskwood. Było to parę tygodni temu, ale nie brał w tym udziału. Jego część wykonał, gdy plan A nie wypalił. Osoba, która jest odpowiedzialna za plan B, jest w Menethil. Nazywa się Hudy. I to tyle, co wie na temat tego planu zapasowego. Wracamy do Elinga, który w tym czasie analizował dokumenty i łączył fakty. Wygląda na to, że nie udało się pojmać dyplomatę za pierwszym razem, natomiast drugi najwyraźniej się udał. Musimy wybrać się do Menethil, aby porozmawiać z tym Hudym. Jak można się domyślić, nasz sprzedawca sera ma znajomości w Wetlands i jest nim Mikhail, który zaszył się jako barman w gospodzie. Powinien być skłonny nam pomóc, gdy powiemy mu, że pracujemy dla Elinga. Może będzie wiedział coś na temat tego dyplomaty czy Hudego. Raz jeszcze czeka nas podróż, tym razem do Wetlands, do portu Menethil. Spotykamy się z Mikhailem, który wita nas jak jednego z gości, jednak przechodzi w głęboką konspirę, gdy tylko usłyszy, kto nas przysyła. Informujemy go o wszystkim, a ten z radością udzieli nam jakiejkolwiek pomocy, zważywszy na to, od kogo jesteśmy. Niestety nie słyszał nic o Hudym, jednak pewien dżentelmen zaraz przy wyjściu przysłuchuje się naszej rozmowie zbyt uważnie. Może trzeba będzie pogadać właśnie z nim. Gdy ruszaliśmy w stronę wyjścia, podejrzany typ zaczął uciekać. Naturalnie dogoniliśmy go i trzeba było go nakopać. Wybiegający z tawerny już brał nogi za pas, jednak udało nam się go złapać, obić jego oraz jego kolegów, no i w końcu przełamał się i postanowił z nami pogadać. Okazuje się, że właśnie to jest Hudy, którego szukamy. Od razu wsypuje wszystkich, mówiąc, że Defias nie zapłaciło mu na tyle dużo, by umrzeć za ich sprawy. Porwali króla. Dokładnie tak, króla Stormwind, Varyana Vryna, nie żadnego tam pomniejszego dyplomatę. Ruszał on na spotkanie z Jainą w Terramor. Było to bardzo utajnione. Natomiast nie tylko Defiasi byli w to zamieszani. Współpracowali z kimś o wiele wyższym. W każdym razie robota Hudego była tylko taka, by wkręcić jednego z ich ludzi, Defiasów, na statek króla. Koleś nazywał się Handel i to wszystko, co wie. Wracamy do Mikhaila, który aż zbaraniał, gdy dowiedział się, że porwano króla. Ale to tłumaczyłoby wiele. Wyślę wiadomość do Elinga, że jesteśmy na tropie. Jan Handel był, tak jak reszta podejrzanych typów, również bandziorem, który chciał zmienić coś w swoim życiu, jednak został raz jeszcze przekupiony. Trzeba było go odnaleźć. Na początku każdego miesiąca Marines z Kultiras zostają opłaceni i wyruszają z Terramor, by się nieco zabawić. Wielu trafia tutaj, do portu w Menethil. Jest jedna grupka, która jest, powiedziałbym, stałymi bywalcami w tych stronach i Handel jest chyba jej członkiem. Dowódca Samuel w Terramor powinien nam pomóc i zlokalizować Handela. Co prawda Samuel jest kompletnie lojalny wobec Proudmoore, ale jeśli podrzucimy imię Elinga, powinien nam pomóc. Dyskretnie. A więc bierzemy pierwszą łódź do Terramor i ruszamy do koszarów. Informujemy Samuela o tym, czego potrzebujemy i kto nas przesyła. Chłop okazuje się służbistą, jednak zdaje sobie sprawę, że Elling nie przysyłałby nikogo bezpośrednio do niego, gdyby rzeczywiście sprawa nie była ważna. Zdradza nam, że Handel powinien znajdować się gdzieś przy pierwszej wieży strażniczej poza Terramor. Tam na miejscu jednak poszukiwanego nie ma, więc wracamy do miasta, gdzie zaczepia nas arcymag Trevosh, który również jest na tropie i chce nam pomóc w tej sprawie. Dowiedział się, że żołnierz, którego szukamy, został wysłany wraz z oddziałem, by eskortowali szpiegów w okolice bazy Hordy. Mają ich tam asekurować. Powinni znajdować się gdzieś na szlaku na północy krainy.
Podążając za wskazówkami, rzeczywiście trafiamy do obozu, gdzie przebywa Handel oraz paru strażników. Zagadujemy do niego, a ten jak gdyby nigdy nic udaje miłego, zapracowanego strażnika. Ujawniając jego tożsamość, udaje, że nic o tym nie wie i traktuje to jako obrazę i rzuca się na nas z kolegami. Gdy uda nam się jednak go pokonać, pojawia się Jaina wraz z arcymagiem, by pojmać Handela i na tym quest się kończy. Jest to bardzo długi quest chain, który w Vanillii i The Burning Crusade zajmowałby solidnie ponad godzinę, by go zrobić. Łańcuch questów składa się z 17 zadań, które zabiorą nas po różnych miejscach w Stormwind, następnie w Duskwood, Wetlands, Terramor i dziczy Dustfallow Marsh. Poznamy wiele ciekawych postaci jak Elling, który okazuje się być byłym członkiem Bractwa Defias, podobnie jak zresztą inni, jak Mikael czy Jorgen. Poznajemy aktywnie działający gang na terenie Stormwind, którego członkiem jest Krasnolud Pięść. Jeden mały question, a pokazuje wiele fajnego i takiego przyziemnego lore'u, pokazując, że członkowie gangu czasami na przykład chcą zmienić coś w życiu. No i na przykład to, że władze o tym wiedzą i czasami to wykorzystują. A co najfajniejsze, jeśli oglądaliście mój odcinek o Valerze Sanguinar, który znajdziecie w prawym górnym rogu oraz w opisie filmu, okaże się, że ten question to wprowadzenie do historii z tamtego komiksu. Dodatkowo później w Dustfallow Marsh mamy jeszcze jeden taki pomniejszy quest chain, który jest bezpośrednio związany z Missing Diplomat i zbadamy tam aktywność Defiasów na terenie Dustfallow Marsh, gdzie zabrali właśnie króla, co dokładnie się stało. Kontynuację całej tej historii znajdziecie w dwóch odcinkach w opisie tego filmu. Ten quest chain był naprawdę długi, ale bardzo przyjemny. I zaczynaliśmy go na mniej więcej 28 poziomie, jednak później okazywało się, że przeciwnicy, których spotkamy, będą mieli 30-35 poziom, stąd też trzeba było mieć nieco wyższy poziom albo kogoś do pomocy. I zrobiłem sobie ten odcinek tak, aby sprawdzić, czy podobają wam się tego typu odcinki i czy chcecie na przykład więcej jakichś długich questów, o których mógłbym wam opowiedzieć w kolejnych odcinkach. Jeśli tak, ocencie ten film, a ja postaram się zrobić drugą, później może nawet i trzecią i czwartą część, dlatego że jest naprawdę bardzo dużo takich długich questów, które mają bardzo fajny lore w sobie. Stąd też zapraszam do oceny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. No i cześć.